Ale ostro dzisiaj było. Ostro. W parkiecie gorący, aż iskry leciały. To dobrze, tak miało być. Tak. A co się stało z tą sukienką? No sukienka niestety nie dopisała. Sukienka nie zafunkcjonowała, to jest złośliwość rzeczy martwych, takie rzeczy zdarzają się i my się tym nie przejmujemy. Dziękuję. A często zdarzają się tobie, turniejowej tancerce z długim stażem, takie garderobiane wpadki? Takie... Nigdy jej się nie zdarzają i dzisiaj jest właśnie wspaniały dzień. Ja jestem niesamowicie szczęśliwy, ponieważ pierwszy raz widzę, kiedy Agnieszce coś się nie udało. Jest to dla mnie pocieszające, krzepiące i w ogóle czuję się, że nasza tutaj taneczna relacja tak się odświeża dzięki temu. To jest naprawdę wspaniałe. Za to Krzyśkowi się bardzo udało, bo ja jestem przedumna z tego, jak zatańczył Paso Doble. Jestem bardzo zadowolona. To, że gdzieś tam rekwizyty nam trochę, no wiadomo, one sprawiają trochę trudności, a mamy mało czasu na przygotowanie tego, żeby te rekwizyty ogarnąć. Ale Paso Doble było super, a to najważniejsze, bo jesteśmy tu po to, żeby tańczyć. Nie kuje cię trochę zazdrość, kiedy wszyscy tylko komentują, och, Agnieszka taka piękna, taka wspaniała, taka seksowna. Nie chciałbyś, żeby tobie coś tak Ale Agnieszka właśnie jest piękna, wspaniale wygląda. Dlaczego mieliby kłamać? No, ale żeby tobie też coś powiedzieli. Ale mi tak mówią, poza tym... Ja jemu mówię... Agnieszka mi mówi. Ja jemu mówię, że dzisiaj wygląda bardzo dobrze i jest bardzo przystojnym Billem i... Nie, ja bym chciał usłyszeć na przykład, że porządnie zatańczyłem, ale tam mi aż tak nie zależy, żeby ktoś mi mówił, czy jestem ładny, czy nie. Już nie mam 6 lat.